Niecodzienna interwencja, z jaką mieli do czynienia policjanci z słupskiej drogówki, miała miejsce we wtorek po południu na drodze krajowej nr 6. Tam patrolujący funkcjonariusze zauważyli pojazd dostawczy z doczepionym pługiem. Okazało się, że za kółkiem Volkswagena Transportera siedział 39-latek, który ten pojazd użytkował do celów służbowych, odśnieżał nim parkingi. Doczepiony pług zasłaniał tablice rejestracyjne, ale też stwarzał realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I kontrola drogowa wykazała też, że samochód nie ma aktualnych badań technicznych. Finalnie policjanci uniemożliwili kontynuację dalszej jazdy, zatrzymali dowód rejestracyjny i ukarali kierującego mandatem karnym.